ale ten z... No co, zielony taki kolor, taki jasny zielony, oliwkowy. Ten ma logo Punisher. Patrz w ogóle to tutaj, wcale tego. Słynnego projektanta mody. No tak, jest tylko tak pomalowany, że tak powiem, ale to nie jest jego pistolet. Dopiero osiedlamy się tutaj w Stanach i w Miami i powiem wam, że trapi nas wiele rzeczy, jak to tutaj naprawdę jest. A jedną z takich najważniejszych rzeczy to interesuje mnie, o co chodzi z tym pozwoleniem na broń. Czy tu każdy chodzi z pistoletem, kurczę, wiecie, w kieszeni? Musimy się tego dowiedzieć. No, ja jeszcze się wybieram. Ja zastanawiam się, gdzie taki pistolet kupujesz i co ty masz, co ja nie rozumiem. Co chcesz z takim pistoletem teraz zrobić? Mam licencję na broń w Polsce. Musiałem robić testy psychologiczne kilka razy. Jakieś inne testy, testy na inteligencję i tego typu rzeczy. Robiłem to wszystko z 12 miesięcy, żeby dostać licencję. Tu musisz być obywatelem lub rezydentem. Musisz mieć dowód osobisty z Florydy i nieskazitelną kartotekę. To potrafi wszystko skreślić. Czyli jak mam kryminalną przeszłość, nic z tego. Tak, nie możesz mieć kryminalnej przeszłości. I nie możesz się leczyć psychiatrycznie. Czyli to skomplikowane. Czasami to zajmuje około roku, zanim dostaniesz potwierdzenie. Mógłbyś nam pokazać jakąś broń? Jasne. Więc do czego używacie broni? Do polowania, bo czymś takim można polować. Możesz tego używać jako środka obrony osobistej i domowej. To nie jest trochę za dużo jako środek obrony domowej? Właściwie to ten jest dość duży. Ja takiego używam, bo lubię duże bronie. Ale używa się pistoletów. Ile kosztuje? Ten konkretnie, bez akcesoriów, $1700. Tanio? No właśnie. W Europie, gdybyś chciał kupić zwykły pistolet, zapłaciłbyś z 5000 euro. To jest super tanie. Jest tanio, bo tutaj to wyprodukowano, czy jak? To wynika z prawa. Wszystko musi być wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, jeśli ma być tu sprzedawane. Ale oczywiście części często są sprowadzane.